Święty Stanisławie, czy to prawda, że od dziecka chciałeś być świętym i dostać się do nieba? Nasi rodzice wychowywali nas w wierze katolickiej i szukali dla nas takich nauczycieli i szkół, aby wzmocnić nas w wierze. Zależało im na tym, abyśmy pamiętali o codziennej modlitwie i mszy świętej. Co więcej, nakłaniali nas zawsze do pobożności, skromności i uczciwości, tak żeby nikt z otoczenia, nawet z licznej służby, nie mógł się na nas skarżyć. Chcę wam powiedzieć, że ja byłem bardzo wrażliwy na brzydkie żarty i wulgarne słowa. Nieraz, jak coś takiego słyszałem, to mdlałem. Wiedziałem, że to strasznie rani Pana Boga, a ja nie chciałem tego robić ani nawet słuchać. Chyba przez taką niezwykłą pobożność musiałeś znosić wiele upokorzeń. Niestety, często byłem wyśmiewany przez kolegów, nawet przez mojego brata Pawła. Oni prowadzili całkiem inny styl życia i uważali mnie za dziwaka, a nawet mnie bili z tego powodu. Ale ja się tym nie przejmowałem, bo wiedziałem, że Pan Jezus też cierpiał niesprawiedliwie. Słyszałem, że gdy zostałeś przyjęty do zakonu, to nawet pragnąłeś umrzeć, żeby być już z Bogiem na zawsze w niebie. W pierwszych miesiącach 1568 roku złożyłem śluby zakonne, czyli oddałem swoje życie Panu Bogu. 1 sierpnia 1568 roku nasz prowincjał, święty Piotr Kanizjusz, poprowadził wykład dla nowicjuszy. Pouczał nas, że każdy miesiąc należy przeżyć tak, jakby był ostatnim. Po tych słowach powiedziałem do moich kolegów: dla wszystkich ta nauka męża świętego jest przestrogą i zachętą, ale dla mnie jest ona wyraźnym głosem Bożym. Umrę bowiem jeszcze w tym miesiącu. Koledzy w ogóle nie zwrócili uwagi na te słowa. 5 sierpnia prowincjał zabrał mnie do Bazyliki Matki Bożej Większej na doroczny odpust. Gdy byliśmy w drodze, zapytał mnie niespodziewanie: czy ty naprawdę i szczerze kochasz Matkę Najświętszą? Odparłem bez wahania: Ojcze, oczywiście, przecież to Matka moja. Kilka dni później napisałem list do Matki Bożej i schowałem go na swojej piersi. Przyjmując Komunię Świętą, poprosiłem świętego Wawrzyńca, aby uprosił mi u Boga łaskę śmierci w dzień niebowzięcia. Wieczorem 13 sierpnia nagle poczułem się bardzo źle. Nie bałem się śmierci, bo pokładałem ufność w miłosierdziu Bożym. Po północy 15 sierpnia 1568 roku zmarłem. Święto wniebowzięcia mogłem już przeżywać z Matką Bożą w niebie.